Najlepsze transfery w Fortuna pierwszej lidze. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce, a więc skarbnica polskiej piłki. Natomiast tak na poważnie, podsumowania, bo to jest dobry czas, żeby sobie pewne rzeczy podsumowywać. W ostatnich materiałach odnosiłem się do Ekstraklasy, mówiłem o najlepszych, najgorszych transferach. Teraz myślę, że warto nie ignorować, tylko przyjrzeć się dokładnie pierwszej lidze i właśnie przeanalizować najlepsze transfery na zapleczu. Zapraszam Was na mój subiektywny ranking 10 najlepszych ruchów tego lata, natomiast mam na początku jedną prośbę. Zatrzymajcie film i sprawdźcie, ile waszych typów się tutaj sprawdzi, to znaczy wy też napiszcie swoją listę najlepszych transferów w pierwszej lidze, a później sobie to wszystko porównamy. Zanim zaczniemy, zachęcam raz jeszcze oczywiście do subskrypcji kanału, to jest ten czerwony guzik na dole, a teraz zaczynamy. Subiektywny ranking zacznę sobie od Odry Opole. Jest tam jeden piłkarz, który mi bardzo imponuje. Mówię oczywiście o Dinie Suli, a więc zawodniku, który wygląda w tym sezonie świetnie. Natomiast chyba nawet jest najlepszym jokerem, jeżeli sobie weźmiemy właśnie pod uwagę całe rozgrywki pierwszej ligi. No bo słuchajcie, trafił łącznie 5 bramek, natomiast z tych 5 goli aż 3 padły, kiedy on właśnie pojawił się na murawie w końcówce. To jest dublet zapisany z Wisłą Kraków, ale też bramka z GKS-em Katowice. No i co ciekawe i chyba najbardziej istotne, te wszystkie trafienia dawały realne punkty Odry Opole, no bo przecież ten mecz przeremonta z Wisłą, dwie bramki, które dały przecież Odrze komplet, czy właśnie ta jedyna bramka, która padła w meczu z GKS-em Katowice, też dała właśnie Odrze 3 punkty. Oczywiście teraz ekipa z Opola wygląda trochę słabiej, natomiast bez dwóch zdań, Galan, Sula, a także Antczak, no to jest taki najmocniejszy tercet w tej drużynie. Tercet, który daje realne bramki i też punkty drużynie trenera Noconia. Jestem przekonany, że ten transfer, a więc ściągnięcie tego piłkarza do Opola, było najlepszym ruchem tego klubu w tym sezonie. Patrzymy dalej i taki transfer powiedziałbym nie do końca, bo mówimy tutaj o wypożyczeniu, natomiast myślę, że ruch absolutnie topowy. Konkretnie Szymon Kobusiński, więc zawodnik, który zamienił Zagłębie Lubin na Polonię Warszawa. Pamiętam jego świetną grę w mojej opinii w ruch Chorzów w rundzie wiosennej tamtego sezonu, natomiast w Zagłębiu nie może odpalić. To dziwne, bo piłkarz bardzo ciekawy, natomiast no widać, ta Ekstraklasa mu jakoś wybitnie nie leży, ale świetnie czuje się na zapleczu, no bo tak jak powiedziałem, w drużynie niebieskiej wyglądał dobrze i też w Polonii Warszawa naprawdę spisuje się rewelacyjnie. 5 goli, a także 2 asysty. No skuteczniejsi, jeżeli chodzi o Polonię, są tylko Michalski czy Bajdur, natomiast myślę, że Kobusiński naprawdę w tej ekipie robi robotę. Napastnik, skrzydłowy, generalnie zawodnik ofensywny, który robi szum, jeżeli chodzi właśnie o czarne koszule. Jeden z najlepszych zawodników patrząc na ofensywę i zdecydowanie topowy ruch, jeżeli chodzi właśnie o ściągnięcie go do Warszawy. Kolejnym zawodnikiem jest piłkarz chyba nieoczywisty, nie chodzi mi o to, że na siłę go tutaj wpycham do tego rankingu, tylko zawodnik, z którym ja nie miałem właściwie żadnych konkretnych oczekiwań, no bo był to dla mnie trochę taki piłkarz zagadkowy. Mówię konkretnie o Da Silvie, a więc piłkarzu, który trafił do Stali Rzeszów tegoletniego okna transferowego. 5 goli w 4 ostatnich meczach Fortuna pierwszej ligi, także naprawdę świetna seria. Łącznie tych trafień ma 7. No i umówmy się, teraz Stal Rzeszów będzie się starała, żeby tego zawodnika zatrzymać, no bo Adler jest tylko wypożyczony do ekipy z Rzeszowa, natomiast jestem przekonany, że grając tak dobrze, czy właściwie już zapewnił sobie gdzieś tam taką myśl w gabinetach Stali Rzeszów, żeby przemyśleć właśnie jego wykupienie. Jestem przekonany, że to jest obecnie najlepszy zawodnik w ogóle w całej Stali Rzeszów, natomiast jeżeli chodzi o ofensywę, no to bezwzględnie topowa postać w tej ekipie. 2 transfery Miedzi Legnica przykuły szczególnie moją uwagę. Przede wszystkim to jest postać bramkarza, więc Jakub Mądrzyk, golkiper, który przecież trafił do Legnicy z Rakowa Częstochowa, natomiast jest ledwie wypożyczony. I tutaj pojawia się bardzo ciekawa kwestia, no bo bezsprzecznie jeden z najlepszych bramkarzy na zapleczu, myślę, że obok Budziłka czy Gostomskiego, no to taki właśnie bramkarz topowy. Natomiast co się wydarzy później? Czy po tak świetnym sezonie w Legnicy, który być może na przykład spointuje się awansem ekipy Miedzi do Ekstraklasy, czy ten golkiper dostanie szansę, taką prawdziwą szansę w Rakowie Częstochowa? No bo umówmy się, cały czas mówi się o transferze Wladana Kowacewicza, także być może Raków nie będzie szukał kolejnego bramkarza, tylko właśnie postawi na chłopaka, którego już ma przecież w odwodzie. Jestem ciekaw, jak zareaguje tutaj Dawid Szwarga, no i czy ten piłkarz w ogóle jest w jakiś sposób monitorowany. Fakt są takie, że się wyróżnia nie tylko w Miedzi, ale i w całej pierwszej lidze. No i drugim zawodnikiem, jakby nie zmieniając ten klub, zostając cały czas w tematach Miedzi, jest oczywiście Damian Michalik. 5 goli na koncie, a także 1 asysta. No umówmy się, główny atakujący w tej ekipie trenera Beli. Myślę, że obok, co zresztą też nieoczywiste, obok Kamila Drygasa, najskuteczniejszy piłkarz właśnie w tej drużynie, zawodnik, który daje realne liczby Miedzi i też, który był od początku sezonu właściwie wystawiany w takiej, powiedziałbym, roli fałszywego napastnika, bo to jest oczywiście skrzydłowy, natomiast często atakuje z tej flanki, szuka sobie zejścia do środka i to absolutnie zdawało egzamin.
Chwaliłem Mieć, no bo przecież dwa transfery ekipy z Legnicy znalazły się w tym moim rankingu, natomiast warto pochwalić też inny klub, zaletnie transfery, bo aż trzech zawodników z jednego klubu umieściłem w tym moim rankingu, natomiast jeżeli się z tym nie zgadzacie, to oczywiście zachęcam do komentarzy. Natomiast słuchajcie, przede wszystkim Lechia Gdańsk i trzy bardzo ciekawe ruchy. Po pierwsze to jest oczywiście Iwan Żelisko, a więc środkowy pomocnik ekipy z Gdańska. Co ciekawe, najdroższy zawodnik w całej Fortuna pierwszej lidze, 600 tysięcy to jest jego oficjalna wycena. W tym sezonie bramka, a także asysta. No jeden z takich, poziom liderów tej ekipy, być może nie gra równiutko na przestrzeni wszystkich tych spotkań, natomiast widać po tym chłopaku dużą jakość i jestem całkowicie przekonany, że spokojnie poradziłby sobie w jakimś mocnym klubie z ekstraklasy. Zobaczymy też, jak będą wyglądały te wyniki Lechi i czy zdoła utrzymać tego zawodnika, no bo tak jak powiedziałem, najdroższy piłkarz, który też domyślam się, że zarabia niemało. Natomiast zostając w Gdańsku, zerknijmy na innego zawodnika, który zasilił drużynę Szymona Grabowskiego tego letniego okna transferowego. Chodzi konkretnie o Adria Hindrisa, a więc obrońcę, który trafił do Gdańska z ekipy UTA Arad. 15 meczów w tym sezonie, oczywiście 0 goli, 0 asyst, no ale umówmy się, nikt o zdrowych zmysłach nie będzie rozliczał go z goli, czy też z ostatnich podań. Natomiast co ciekawe, jedyny właśnie słabszy mecz w jego wykonaniu to jest to spotkanie hitowe, derbowe z Arką Gdynia. Pamiętamy, wówczas prokurował 11, natomiast poza tym myślę, że naprawdę te jego wyniki tego piłkarza bronią. Daje spokój w defensywie i myślę, że to może być taki stoper na lata. Natomiast tak jak w przypadku Żelisko, zobaczymy, co będzie z Lechią Gdańsk, czy ona faktycznie awansuje. Jeżeli nie, no to myślę, że tym obrońcą mogą się zainteresować inne kluby, być może nawet z Ekstraklasy. No i trzecim zawodnikiem z klubu z Gdańska, którego trzeba w tym rankingu wyróżnić, który trafił do Lechii tego letniego okna transferowego, jest Rifet Kapić, a więc kapitan tej ekipy, postać absolutnie kluczowa, lider, no i mówiąc wprost, kozak. Na jego barkach jest ta cała gra Lechii Gdańsk, zwłaszcza jeżeli chodzi o drugą linię, w tym sezonie gol, a także asysta, natomiast świetnie też sobie poradził, myślę, z takiej perspektywy, kiedy nie ma Luisa Fernandeza, no bo wiadomo, że wszystkie światła reflektorów były skierowane właśnie na byłego rozgrywającego Wisłę Kraków, natomiast kiedy go nie ma, kiedy ma uraz, to właśnie Kapić przejął po nim taką, powiedziałbym, kapitańską schedę, to na nim to wszystko jest oparte i myślę, że, z taką presją radzi sobie ten chłopak rewelacyjnie. No i dwa ostatnie ruchy w tym moim rankingu. Zostajemy cały czas w tym środku pola, bo chcę tutaj wyróżnić pomocników. Przede wszystkim, moim zdaniem, jeden z najciekawszych, być może nawet najlepszych, chociaż nie wiem, czy to nie jest przesadzona teza, zawodników w pierwszej lidze. To jest przede wszystkim Bartosz Wolski, a więc pomocnik Motoru Lublin, który trafił do Lublina tego letniego okna transferowego ze Stali Rzeszów. W tym sezonie 4 gole, a także 1 asysta, natomiast co ciekawe, 3 z tych 4 bramek były bardzo istotne, bo to były gole właściwie na wagę wygranej. Przede wszystkim mecz z Lechią, z Polonią i ze Stalą Rzeszów. W tym meczu z ekipą z Rzeszowa, co prawda, nie trafił takiej bramki, która dała 3 punkty, otworzył strzelanie, natomiast to był gol niesamowicie istotny. No i generalnie, jak sobie zobaczymy ten układ drużyny trenera Gonzalo Feio, no to Wolski jest absolutnie kluczowym elementem. Pamiętamy tę sytuację, kiedy w meczu z Wisłą Kraków zobaczył czerwoną kartkę, nie grał w dwóch kolejnych spotkaniach, no i Motor te dwa mecze przegrał. Później, kiedy wrócił do składu, zaczęła ekipa z Lublina wygrywać i wyglądać tak dobrze, jak na początku sezonu. Nie wiem, czy to nie jest zbyt naciągana teza, natomiast fakt są takie, że z nim w składzie drużyna Motoru wygląda zdecydowanie lepiej. Także myślę, że to jest zawodnik absolutnie topowy. Widziałbym go już w jakimś klubie z Ekstraklasy, także zastanawiam się, czy tutaj Motor będzie musiał walczyć z ewentualnymi ofertami za tego chłopaka, czy zostanie w Motorze do końca sezonu. No i tak jak powiedziałem wcześniej, zostając też przy pomocy, jedyny zawodnik z Wisły Kraków zasługuje na dużą pochwałę, no bo wiadomo, żeby jak gwiazda szalała w tym letnim oknie transferowym wielu zawodników, natomiast tak jak obserwujecie mój kanał, no to dużo razy mówiłem o Wiśle Kraków, więc specjalnie nie chcę tego tematu rozciągać. Generalnie okno, jeżeli chodzi o transfery, bardzo słabe, ale jeden zawodnik zasługuje na uznanie. To jest Mark Carbo, a więc środkowy pomocnik. No jest taki piłkarz absolutnie kluczowy, myślę, że taka lepsza wersja Sapały. No i zawodnik, który gdzieś reguluje tę grę w Wisły Kraków, jest takim świetnym łącznikiem między defensywą a ofensywą. Być może tych liczb mu troszeczkę brakuje, no bo to jest tylko jedna asysta we wszystkich występach w Wiśle Kraków, natomiast moim zdaniem bezsprzecznie kluczowy piłkarz Białej Gwiazdy. No i tak to wyglądało. Rzućmy okiem raz jeszcze na te moje subiektywne wybory, na tę listę 10 piłkarzy, którzy tego lata zamienili klub i trafili do pierwszej ligi. Kolejno to jest Dean Sula, Szymon Kobusiński, Adler da Silva, Jakub Mądrzyk, Damian Michalik, Iwan Żelisko,
Andrzej Hindris, Rifet Kapic, Rafał Wolski, a także Mark Karbo. Dajcie koniecznie znać, bo to mnie szalenie interesuje, jak wy typujecie, jakie są wasze wybory, czy bardzo się ze mną nie zgadzacie, czy być może mamy tutaj jakąś nić porozumienia, jeżeli chodzi o te subiektywne, powiedziałbym, wybory transferowe, no bo to zawsze jest fajne pole do dyskusji. To są oczywiście moje wybory, mój ranking poparty różnymi liczbami, ale przede wszystkim obserwacją tych rozgrywek, także zachęcam was oczywiście do komentarzy. Nie zapomnijcie o kciuka w górze pod filmem, o subskrypcji kanału. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.